Dzisiejszy program rozpoczynamy od propozycji Miejskiego Ośrodka Kultury. Przed nami weekend z ciekawymi wydarzeniami w placówce przy ulicy Kościuszki. Będzie śpiewająco, poetycko i teatralnie. W piątek, 6 marca, wokalna sekcja senioralna działająca w MOK-u zaprasza na koncert zatytułowany Pod żaglami piosenki, podczas którego widzowie będą mieli okazję przypomnieć sobie piosenki znane od wielu lat z radia i telewizji. W większości będą to utwory związane z morską przygodą, wzbogacone piosenkami z repertuaru znanych zespołów takich jak 2 plus 1, Partita, Duet Egzotyczny czy Wokalistów, Eleni, Krzysztofa Krawczyka, Janusza Gniatkowskiego oraz Fryderyki Elkany. Program dodatkowo urozmaicony zostanie utworami poetyckimi. Początek o godzinie 18, wstęp wolny. O tym spektaklu mówiliśmy już niejednokrotnie. Dziś raz jeszcze przypominamy. Zostało dosłownie kilka miejsc na komedię wielu zwrotów akcji, intryg i sekretów Weekend's Air, którą w Miejskim Ośrodku Kultury będzie można obejrzeć w sobotę, 7 marca o godzinie 17. Komizm sytuacyjny spektaklu gwarantuje 2 godziny świetnego humoru i rewelacyjnej zabawy. Bilety do nabycia m.in. na stronie kupbilecik.pl. Grupa teatralna Dla Niepoznaki działająca w MOK-u zaprasza w najbliższą niedzielę 8 marca na premierę sztuki U cioci na imieninach. Spektakl tego dnia będzie grany aż 2 razy ze względu na bardzo duże zainteresowanie. Już 8 marca w tą najbliższą niedzielę zagramy nowy premierowy spektakl U cioci na imieninach. Spektakl zagramy 2 razy ze względu na wielkie zainteresowanie publiczności. Wymyśleliśmy, że zagramy go o godzinie 19:30, drugi raz, ponieważ na 18:00 bilety już się skończyły. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. U cioci na imieninach to jest 3. część takiego naszego tryptyku, trylogii na tematy damsko-męskie. Oczywiście pomysł Doroty Olejnik, która pisze scenariusze każdej z naszej sztuk. Traktuje o tym, jak to jest w rodzinie. Od najmłodszych do najstarszych, bo tutaj się przejawia naprawdę cała paleta rodzinowa, i dziadkowie, i dzieci, i wnuki, i rodzina z zagranicy, i samotni, i w związkach. Także tutaj jest naprawdę wiele kolorów tej rodziny. Koniec końców oczywiście wiadomo, że na rodzinę zawsze można liczyć, zawsze się wspiera, mimo tego, że czasem gdzieś tam jakieś zgrzyty występują. Oczywiście wszyscy, którzy przyjdą na nasz spektakl, mogą liczyć na wielkie poczucie humoru, co charakteryzuje chyba każdy z naszych przedstawień, na dobrą zabawę i oczywiście ten morał, który też jest bardzo znaczący. Bilety do nabycia w kasie MOK-u. Placówka przy ulicy Kościuszki zaprasza również na wernisaż wystawy ceramiki uczniów Państwowego Liceum Sztuk Pięknych w Zduńskiej Woli. To artystyczne wydarzenie będzie miało miejsce w piątek 13 marca o godzinie 18:00. Koncert rodzinny organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną 1. i 2. stopnia to impreza, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Tegoroczna jej edycja odbędzie się w sobotę 7 marca o godzinie 13:00. Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Państwowej Szkoły Muzycznej 1. i 2. stopnia w Pabianicach. Chciałabym wszystkich Państwa gorąco zaprosić na koncert rodzinny, który odbędzie się w sobotę 7 marca o godzinie 13:00 w auli naszej szkoły. Jest to wyjątkowa impreza o oryginalnej formule, w której uczniowie występują razem z członkami swoich rodzin. Zawsze jest dużo radości i pozytywnych emocji. Serdecznie zapraszam. Szkoła Muzyczna przypomina jednocześnie o trwającej od lutego rekrutacji na nowy rok szkolny 2020-2021. Wnioski można składać do 30 maja 2020 roku. Zarówno kwestionariusze, jak i wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły www.muzyczna.pabianice.pl bądź w sekretariacie. Dla wszystkich, którzy chcieliby poznać specyfikę nauki w naszej szkole, przygotowaliśmy dodatkowe atrakcje. Pierwszą z nich będzie koncert Ja i mój mistrz, który odbędzie się w czwartek 12 marca o godzinie 17:00 w auli naszej szkoły. Wystąpią podczas niego nasi uczniowie razem ze swoimi nauczycielami. Będzie można poznać ich pracę od podszewki. Zapraszam gorąco.
teraz przenieśmy się do Muzeum Miasta Pabianic. Pierwsza propozycja to wykład na temat drapieżnych ptaków z gatunku błotniaków. O ich tajemnicach opowie pracownik muzeum, ornitolog Tomasz Przybyliński. Spotkanie przyrodnicze odbędzie się w najbliższy piątek, 6 marca o godzinie 17. Wstęp wolny. Druga propozycja to interaktywna wystawa zatytułowana Wszystko jest liczbą, której otwarcie zaplanowano na czwartek 12 marca o godzinie 11.30. Od 12 marca 2020 roku zapraszamy serdecznie zwiedzających na zwiedzanie kolejnej interaktywnej wystawy z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł tej wystawy brzmi Wszystko jest liczbą. Jest to już piąta z kolei ekspozycja, która gości w naszej placówce. Składa się ona z 35 stanowisk, na których zwiedzający będą mogli wykonać około 60 doświadczeń, które pokażą im, że matematyka jest wokół nas, bo przecież wszystko jest liczbą, jak brzmi tytuł wystawy, o czym będą mogli się przekonać, wykonując samodzielnie doświadczenia. Liczby, figury towarzyszą w różnych dziedzinach nauki, sztuki, muzyki i przyrody. Ekspozycja ta jest również bardzo dobrym uzupełnieniem programu realizowanego w lekcjach i dzięki różnego rodzaju grom, puzzlom, specjalistycznym urządzeniom ten świat niekiedy trudny dla niektórych postaramy się w jak najprostszy sposób przybliżyć. Zapraszamy serdecznie. Ekspozycja jest czynna do 18 lipca 2020 roku, więc jeszcze w wakacje będzie można oglądać, zwiedzać przez kilka miesięcy. Mam nadzieję, że zachęciliśmy do przyjścia. Miejska Biblioteka Publiczna w środę 11 marca organizuje kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu książki, podczas którego omawiana będzie poszerzająca horyzonty lektura amerykańskiego dziennikarza Tony'ego Horowitza, zatytułowana Podróż długa i dziwna. Książka jest pełna smacznych anegdot i cytatów. W barwny i dramatyczny sposób odkrywa zapomniane dzieje początków Ameryki. Historie bowiem piszą zwycięzcy, niekoniecznie zaś ci, którzy przybyli pierwsi. Początek spotkania w czytelni biblioteki przy ulicy Świętego Jana o godzinie 17. Czas na propozycję Centrum Seniora, a będą to zaproszenia skierowane głównie do pań z okazji Dnia Kobiet. Jedno z nich odbędzie się 9 marca o godzinie 16 i wystąpią dla pań uczniowie ze Szkoły Muzycznej Yamaha w Pabianicach i tytuł tego występu to O kobietach i dla kobiet. Uczniowie tej szkoły bardzo chętnie występują u nas i przynajmniej raz na pół roku taki występ się odbywa. Jest zawsze związany z miłą, przyjazną atmosferą. Także pierwsze święto, Dzień Kobiet u nas 9 marca o godzinie 16. Kolejne święto to Ach, kobietą być i to jest miniatura poetycko-muzyczna z okazji również Dnia Kobiet. I tą miniaturę przedstawią dla Państwa seniorzy, uczestnicy Centrum Seniora. Zebrała się u nas taka grupa i od kilku już miesięcy spotykają się i wymyślają kolejne występy, kolejne przedstawienia. Mają wiele pomysłów, są bardzo kreatywni i teraz najbliższym takim spotkaniem będzie właśnie Święto Kobiet, które odbędzie się 13 marca o godzinie 16. Jak co tydzień zaglądamy do kina Tomi. W piątek 6 marca na ekrany kina wchodzi polski film Sala samobójców Hejter. Tomek, student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa krasuckich, rodziców Gabi, przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na krasuckich.
Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy Pawła Rudnickiego. Wkrótce plan internetowego hejtera zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej. Od najbliższego piątku w repertuarze Kinatomii przy ulicy Gdańskiej znajdziemy również amerykańską produkcję Naprzód. Akcja filmu rozgrywa się w świecie fantastycznym, gdzie dwóch nastoletnich braci elfów postanawia zbadać, czy magia wciąż istnieje. Ian i Barley otrzymują na 16 urodziny Iana zaklęcie, dzięki któremu będą mogli przywołać do życia swojego nieżyjącego tatę. Uda im się to jednak tylko połowicznie. Synowie na pewno przypomną sobie charakterystyczne fioletowe skarpety ojca. Aby zaklęcie zadziałało w pełni, będą musieli odszukać mapę Manticory, legendarnej, nieustraszonej wojowniczki. Manticora to połączenie lwa, nietoperza i skorpiona. Chociaż zaadaptowała się ona do nowych czasów, to w jej duszy nadal tli się duch przygody. Kinotomii ma również propozycję dedykowaną szczególnie paniom z okazji ich święta, ale nie tylko. W samo południe, w niedzielę 8 marca o godzinie 12 na dużym ekranie rozpocznie się retransmisja koncertu André Rieu, czyli 70 lat młodości. Znany na całym świecie holenderski skrzypek i dyrygent zaprasza widzów do kin, aby wspólnie z nimi świętować swój jubileusz i cieszyć się pięknem muzyki. Maestro skończył właśnie 70 lat i z tej okazji urządził wystawne przyjęcie w swoim zamku w Maastricht. Podczas urodzinowego kinowego show artysta opowie o swoim życiu i miłości do muzyki. Oprowadzi też po swoim niezwykłym domu. Przypomni również fragmenty swoich najwspanialszych koncertów. Drogowskaz kulturalny kończymy tradycyjnie przeglądem nowości wydawniczych. Chciałabym Państwu przedstawić książkę Gabriel Constantible pod tytułem Włoszki. Książka zachęca nas ciekawym opisem i okładką. Autorka jest Włoszką. Książka jest poradnikiem, który mobilizuje nas do działania i pokazuje zupełnie inny styl i tok rozumowania. Opisuje radość, którą mają w sobie temperamentne Włoszki. Oraz autorka wplata ciekawe opisy o słonecznej Italii. Z książki możemy dowiedzieć się wiele wartościowych rzeczy. Na przykład, jak czerpać radość z codziennych, prostych czynności, jak widzieć w plusy w różnych sytuacjach życiowych. Zachęcam do zapoznania się z tą pozycją. Jesteśmy wielcy. To książka autorstwa Amberly Dud, opowiadająca o młodych siostrach, dziewczynkach, które mają dziwną rodzinę. Znaczy dziwną, to jest dużo powiedziane. Została im już tylko mama. Tato nie żyje, a mama jest karłem. Dlatego to życie ich jest troszeczkę inne niż normalnych rodzin. Jest trudne, pełne wyzwań. Dziewczynki dorastają, mają trudny czas, szczególnie starsza siostra. Ta książka opowiada o właśnie przeżyciach młodych ludzi, jak jest im trudno w szkole, jak pozornie błahe sytuacje wpływają na zachowanie właśnie młodych ludzi w czasie dojrzewania, jak trudno jest im zrozumieć pewne sytuacje i jak przetrwać to wszystko wspólnie właśnie wspierając się nawzajem w takiej małej rodzinie.